Zaczynamy w takim razie. Większość tu wiedzę znamy w twarzy, natomiast dla tych, którzy nie wiedzą, ja jestem Zbyszek. Brawo dla Zbyszek. Dzisiaj parę słów o IPython. No to jest standardowy interpreter Pythona, wszyscy wiemy jak wygląda, jest nudny. Nawet głupią rzecz typu autokomplita po tabie sobie trzeba samemu robić, żeby to jako taką działało. Już nie mówiąc o historii czy czymś takim. Da się to zrobić, da się, to jest taka chałupka. No to się to samemu skryptuje się to, czy jak? Tam do jakiegoś pliku startowego można coś tam wpisać, a nawet nie wiem, coś skorzystać z readlina, można, ale po co? Można zrobić tak. Wygląda, jak wygląda. Właściwie to powinien zapytać najpierw, kto zna Python, kto korzysta z tego. No dobra, widzę większość. Fajnie. Kończymy. No nie, może czegoś nie wiecie. Co to jest IPython? IPython to jest swego rodzaju nakładka na interpreter IPythona, na interaktywny interpreter, gdzie dostajemy za darmo kupę fajnych funkcjonalności na zasadzie właśnie historii, podpowiadania, tabel, edycja pliku taka w locie. Bardzo ładnie się integruje z SciPy, NumPy, MapTutlibem, także mamy praktycznie matlaba za darmo. Trzeba się, bo jest zaimplementowane, bo korzystam z tego, ale... Hack na hacku i hacking pogadam. Ale to jest jakiś readline, czy jakoś tak sprytnie? Też. Okay. Tam jest dużo sprytnych rzeczy, które nie wnikałem. Kilka takich prostych wskazówek dla tych ludzi, którzy może używają iPythona, ale nie wnikali go. Żeby odczytać jakiegoś docstringa, cokolwiek się dowiedzieć o jakiejś zmiennej, obiekcie, module, to po prostu importujemy. Wyklejamy pytajnik na końcu nazwy. Dowiemy się skąd to pochodzi, jak się nazywa, czym jest. Mamy skrót docstringa. Jeśli by to był jakiś długi docstring, to będzie tam stronicowany przez les bodajże. Możemy z iPythona równie dobrze interfejsować się do pobłoki systemu operacyjnego. To jest też, że poprzedzimy polecenie wykrzyknikiem. Wykrzyknik LS nam zwróci listę plików. Jeśli przypiszemy wynik takiego wykrzyknika do zmiennej, dostajemy tą listę w formie Pythonowej normalnej listy. Natomiast to nie jest taka zwykła lista, bo ona ma jeszcze takie sprytne atrybuty. Jeśli dobierzemy się do niej przez kropka S, dostaniemy tą listę, ale połączoną jako string oddzielony spacjami. To się nam przyda, żeby przekazać to na przykład do polecenia jakiegoś szerowania. Możemy zrobić kropka N, to wtedy zwróci listę oddzieloną znakami nowej linii. A z kropka P zwraca obiekty typu path, które nawet nie wiem jak wyglądają, się nie używałem, ale mogą się komuś przydać. Mamy dostęp do całej historii naszej, czyli weźmy, wpisujemy sobie jakieś tam dwie rzeczy. W ogóle widzimy, że oprócz tego, zamiast tego standardowego interpretera Pythona, za standardowego prompta typu 3 strzałki w prawo, czy nawiasy ostre w prawo, mamy iny i outy. To są dosłownie Pythonowe tablice, gdzie mamy po prostu listy, gdzie mamy indeks po prostu i możemy się do nich odwołać na kilka różnych sposobów. Zmienna nazwy podkreśnik. I to jest ostatnia wartość po prostu, jaką dostaliśmy. Ha, a to jest akurat z Pythona. Tak. I to nie iPython daje. Tak? Tak. Dobrze, a dwa podkreśniki daje? Nie dodaję. No to dwa podkreśniki, mamy jeszcze trzy podkreśniki, odpowiednio druga i trzecia do tyłu. Mamy tak samo podkreśnik i numerek. To nam da wtedy odpowiednią zmienną z tej listy autowej. Natomiast aut jest po prostu tak samo równie dobrze normalną listą, do której się możemy odwoływać przez nim. Że aut od 1 to jest właśnie data, jak widzimy na górze. Możemy tak samo historię, dobierać się do historii takim magicznym poleceniem. O magii jeszcze bym dopowiadał później. Natomiast magiczne polecenia w iPythonie są takie, które zaczynają się od procenta. Procent historii, później numer linii, zakres numerów linii, różne inne opcje, tam można przecinkami oddzielać. Trochę tak jak na przykład numer wersji w gicie w logach. To nam zwróci po prostu dokładnie te linie, które wpisaliśmy wejściowe. Natomiast magia procent save i nazwa pliku zapisze nam do tego pliku dokładnie to, co podamy. Te linie są... A powiedz mi, czy to history to się wykona od razu, tak? Nie, to tylko wypisze. To się nic nie wykonuje. Okej, okay, dobra. Można zrobić save'a i później wykonać ten pliczek po prostu. Okej, okay, okej. Okay. O, coś za dużo tu zapisałem. W każdym razie najważniejsze się zaczyna tutaj. Rockstar. To jest proste polecenie, też magiczne.
które w tym momencie wszystko, co będziemy wpisywać w iPythonie i wyniki, będzie zapamiętywało do plików Pythonowego, normalnego w formacie Pythonowym, nie licząc tych magicznych poleceń. Można tam dać jakiś parametr, żeby zapisywał też magiczne polecenia. On tu się chwali, gdzie to zapisze, w jakim trybie. Możemy sobie coś później napisać, ja to akurat przypisałem x.5 i wyszedłem z iPythona. Plik zapisał się iPython.doc, to jest defaultowa nazwa, można ją zmienić oczywiście. Odpalam iPythona z takim fajnym parametrem minus i. Co on robi? On w tym momencie wykonuje plik, który mu podamy i zostaje w trybie interaktywnym. I w tym momencie tam się przywitał tymi wszystkimi hello, jaka jest pomoc i tak dalej, wyciąłem to. I w tym momencie dostajemy się do tej zmiennej, która jest z poprzedniej sesji. Logowanie w tym momencie dalej jest włączone, bo to samo zostało zapisane z sesji. Czyli możemy po prostu zrobić sobie na początku log start, coś liczyć, prototypować, kombinować, to się nam zapisze do pliku, później ten plik możemy przejrzeć, wyciąć tam, co nam jest niepotrzebne. Mamy już praktycznie gotowy jakiś moduł. Teraz takie bardziej kwestie rzeczy. To, co wspominałem już wcześniej. Jeśli wykonujemy jakieś polecenie PyWaw, to najczęściej w wyniku dostajemy jakąś listę. Czy jest to lista linii, lista plików, lista czegoś. W tym wypadku akurat lista plików. Ona ma różne takie fajne atrybuty typu .s.m.to, o których mówiłem. Możemy po nich grepować. Czyli nie musimy importować re, kombinować z wyrażeniami regularnymi, to się robi tutaj dość samo. Akurat sobie grepnąłem pliki, które się zaczynają od cyfry. I możemy zrobić taki fajny trik. Jeśli ktoś używa Mercuriala, to wiecie, jak wygląda taki status, kiedy mamy pliki niewersjonowane. Są w katalogu, ale nie są w repozytorium dodane. Są z pytajnikiem na początku. Więc zrzucamy sobie to wynik tego polecenia, czyli wykrzyknik HDST, zrzucamy do zmiennej lines. Grepujemy te linie, które się zaczynają od pytajnika. To, co wygrepujemy, to jest tak samo lista z taką fajną metodą fields, gdzie możemy się dobrać od razu do zerowy byłby pytanie, więc pierwszy jest. Nie, zerowy byłby całe wyrażenie, więc pierwszym polem jest to, co pasuje później za pytajnikiem. I w tym momencie mamy listę z plików bez żadnych pytajników, bez niczego, normalną, fajną listę. Więc co? Wołamy z powrotem do shella i usuwamy wszystkie pliki połączone z stacją atrybut.ls. Jeszcze taki trik, że jeśli wychodzimy do shella systemowego i odwołujemy się do zmiennej z Pythona, musimy dodać doda. Śmierdzi PHP, ale niestety tak to działa. I jak widać, ls nie ma tych plików później. Jakby status by zwróciło to samo PL też. Doc testy. Kto lubi doc testy? Dobrze. Ale doc testy są lepsze niż brak jakichkolwiek testów. Więc jeśli prototypujemy sobie jakąś funkcję, akurat funkcja, która robi wszystko zarąbiste, ta prezentacja jeszcze nie jest zarąbista, ale musimy sprawdzić, że ta funkcja spowoduje, że ona będzie zarąbista, więc w iPythonie sobie gdzieś tam kiedyś zdefiniowaliśmy tą funkcję, tworzymy sobie klasę to i sprawdzamy, czy ona rzeczywiście po przejściu przez tą funkcję będzie zarąbista. Okazuje się, że tak. Polecenie historii z parametrami OP zwraca nam coś takiego, co dokładnie pasuje do wyniku doctesta. Doctesta dokładnie. To możemy sobie wkleić kod Pythona gdzieś w komentarzu docstringu funkcji i to powinno działać. To jest po prostu taki doctest pisany na żywo. Magia. To, co wcześniej mówiłem, czyli te polecenia z procentami, są tak zwane magiczne polecenia. Nie jest mówienie inspiracji, żeby to tak nazwać. Jest tych wbudowanych funkcji magicznych trochę. Run, który nam uruchamia skrypt i zostaje w nim, to działa identycznie jak to opcja iPython minus i z poleceń. Edit i save, które pozwalają nam w locie pracować na danym pliku, cały czas w sesji iPythona. Timeout, to już fajniejsze, bo możemy sobie, nie bawiąc się w jakieś importy, profilować go w taki najprostszy sposób. Mógłbyś jeszcze jak edit powiedzieć, jak to działa dokładnie, bo to tak... Edit z nazwą pliku otwiera ci twój edytorek. Okay. Tam jeszcze niekoniecznie trzeba podać nazwę pliku, ale na przykład można podać nazwę klasy. Tak, chyba można coś takiego. I on wtedy zobaczy, w której klasie została zdefiniowana, czy w którym pliku została zdefiniowana klasa i on otworzy właśnie ten plik. O, to ja się bardzo nie sprytne. Coś takiego sprytnego można zrobić. Nazwę klasy, nazwę funkcji.
paste po prostu pozwala, jeśli dobrze pamiętam, pozwala wklejać włącznie z promptami Pythonowymi, iPythonowymi, tak że to się nie rozjeżdża, nie robi się jakichś syntaks errorów. A paste bin, to jest bardzo fajne, pozwala zrzucać historię i automatycznie uploadować na obecnie na lista na GitHub. Tak działa na przykład tak. Definiujemy sobie jakąś taką nawiasną funkcję, światła silnia i robimy timing. Liczymy sobie silnię z liczby co 120, ileś na pętli robi, wyszło mu 32 milisekundy na pętlę. Ja byłbym zadowolony, ale napisałem jeszcze bardziej lamerską funkcję, która wygląda jak fold haskellowy, a jest po prostu redusem i jest dwa razy lepsza mniej więcej. Za pomocą timing nie musimy importować tego modułu. Mamy takie biedne profilowanie. Paste bin, gdzie po prostu podajemy do magicznego polecenia, podajemy też zakres historii, możemy podać plik, możemy podać, chyba też możemy podać obiekt klasy Pythonową i w odpowiedzi dostaniemy adres lista, na który to zostało wklejone. Anonimowo, ale jak lubicie podawać hasła w plaintekście, to chyba można. Nie wiem, czy OAuth obsługuje. Jest jeszcze coś takiego jak magia komórkowa, dosłownie tłumacząc, to jest bzdurą, ale chodzi po prostu o polecenia magiczne, które działają na całych blokach. Czyli tak jak zaczynamy pisać na przykład pętlę, piszemy tu kropek, tam ten kończący początek pętli i następnie zmienia się nam prompt i piszemy ciało pętli. No to w tym momencie możemy odpalić polecenie magiczne przed capture, które przechwytuje nam standardowe wyjście. Do zmiennej out, to akurat tu trzeba podać nazwę zmiennej. I w tym momencie zmienna out będzie miała standard out, standard r, jakieś inne atrybuty jeszcze również. Możemy tak samo wyłuwać się do innych języków. Do Rubiego, do Perla, do Shella, Pythona, trójki PyPy'a. Możemy wyłuwać interpreter PyPy'a z kodaj Pythona w ten sposób. Nie próbowałem, bo nie udało mi się ostatniego PyPy'a zainstalować, ale to inna sprawa. A jak sobie zrobić samą taką magię? Akurat napisałem kawałek magiczny, który wywołuje P8 na danym pliku. Trzeba po prostu dostać się do takiej klasy Magic, która jest zdefiniowana gdzieś w Python Core Magic. Tworzymy klasę, która po niej dziedziczy i na odpowiedniej metodzie nakładamy dekorator Light Magic. W tym momencie po prostu przez cały proces wołam sobie P8, który sprawdza plik. Niestety to trzeba w try-set zapiąć, bo check output przy jakimkolwiek statusie z powrotu różnym od zera wróci wyjątkiem. Na koniec takie coś. To jest brzydkie, ale tak trzeba zrobić, bo to jest funkcja getIPython, której nigdzie nie zaimportowałem. Ale jeśli wrzucimy to w katalog profile default startup, to to się automatycznie wygląda, bo to jest ładowane w jakiś sposób przez exec file. I tu się jeszcze więcej magii może dziać. To jest najprostszy możliwy przykład właściwie. W starym iPythonie można to było po prostu napisać funkcję. Natomiast obecnie ten interfejs funkcyjny jest deprecjonowany i aż nie działa. Przynajmniej 0.13. No dobrze, to w takim razie są jakieś pytania? Czyli to jest do pisania takim w trybie interaktywnym. Tak, jest. Jest interaktywny interpreter z innymi smaczkami. A jak to się teraz rozwija? iPython umarł na jakieś 2 lata i od listopada zaczęli zakręcać z powrotem. 0.11, 12, 13 wyszło w ciągu paru miesięcy. A słyszałeś o czymś takim jak GPython? Słyszałem. I jak? Nie porównywałem. Nie wnikałem poza tym, że zainstalowałem, raz odpaliłem i nie odpaliłem się. Tylko tam to jest jeszcze takie trochę bardziej, też nie, że bardziej magiczne, ale nie, tam w Encarsie chyba coś się wyświetla. Aha. Takie, to tak. Tu już nie wspomniałem jeszcze o takich rzeczach jak w iPythonie, jak na przykład tryb notatnika, który ostatnio wszedł. Gdzie masz po pierwsze konsolę taką GUI w Qt zrobioną, jeśli masz Qt, czy tam PyQt, czy PySide zainstalowane, to możesz się dostać do konsoli takiej GUI-owej, gdzie będziesz miał na przykład od razu osadzane wykresy z matplotliwa. Jest jeszcze konsola webowa. W ogóle w 0.12 bodajże zmieniła się całkiem architektura iPythona. Teraz można nim liczyć, można na nim robić mega rozproszone obliczenia, bo cała architektura jest podzielona na jakieś klastry, nie klastry, to wszystko chodzi na 0MQ. Jest frontend webowy, który jest po prostu serwerkiem, który słucha sobie po 0MQ właściwego iPythona.
są takie różne ciekawe rzeczy. To w takim razie tyle. Ja tu jeszcze tak pozwolę się, ponieważ szukam pracy, gdyby ktoś był zainteresowany Pythonowcem, to kontakt do mnie jest, prezentacja będzie na stronie. To musi być. Przez mnie, z drugiego miejsca.